Zestaw Aqualung Titan LX z oktopusem Titan LX i manometrem to nowa propozycja firmy Aqualung dla nurków, którzy szukają bardzo dobrego rozwiązania za nieduże pieniądze. Jak widać w firmie Aqualung rozwiązania z wyższych modeli, takich jak na przykład Legend, Legend Supreme, przechodzą powoli do modeli niższych. Po czym to można poznać? Otóż w tym modelu, w nowym modelu Titan LX, na pierwszym stopniu mamy dwie zmiany. Po pierwsze, mamy dwa porty wysokiego ciśnienia z lewej i z prawej strony. Dzięki temu możemy podłączyć manometr i na przykład czujnik ciśnienia z butli, dzięki czemu mamy podgląd na komputerze. Co jeszcze? W nowym Titanie LX ACD zastosowano właśnie rozwiązanie ACD, czyli zawór na pierwszym stopniu, który powoduje, że jeśli ten pierwszy stopień nie jest podłączony do butli, nie dostanie się tutaj woda. Bardzo fajne rozwiązanie, dzięki czemu możemy sobie spokojnie, bezstresowo nasz pierwszy stopień płukać po nurkowaniu i wiemy, że woda się do niego nie dostanie. A więc takie dwa rozwiązania znane dotychczas tylko z wyższych modeli. Co jeszcze jest ciekawego w tym niedrogim zestawie? Otóż mamy tutaj dwa równorzędne drugie stopnie Titan LX. Są to takie same drugie stopnie, różnią się tylko kolorem wkładki, kolor wkładki żółty dla Octopusa, ale są to takie same dwa bardzo dobre drugie stopnie, jak to w Aqualungu mamy śnieżynkę na obu tych drugich stopniach. Śnieżynka jest takim sygnałem od producenta, że to jest automat na zimne wody, więc mamy tutaj bardzo fajny automat na zimne wody. Oba te automaty wyposażone są w regulację efektu Venturiego. Mamy jeszcze w przypadku drugiego stopnia ustnik ergonomiczny Aqualunga, bardzo wygodny ustnik oraz ochronę przed zimnem antifreeze. Czyli zestaw, bardzo fajny zestaw, pierwszy stopień plus dwa drugie stopnie. W komplecie znajdziemy również manometr. Manometr jest bardzo czytelny, manometr fluorescencyjny, także świeci po podświetleniu go latarką, świeci przez kilka minut. Oprócz tego ma jasne i czytelne oznaczenia. Także dostajemy bardzo fajny zestaw ze standardowymi wężami, a więc z czarny wąż 70 cm, żółty wąż 90 cm. Oczywiście konfigurację węży można zmieniać na krótsze, dłuższe, w zależności od potrzeby. Reasumując, Aqualung Titan LX z ACD, z oktopusem Titan LX i manometrem, jest to bardzo dobre rozwiązanie dla nurków rekreacyjnych, którzy szukają sprzętu wysokiej jakości z rozwiązaniami z górnej półki, ale z ceną ze średniej półki. Ja osobiście polecam ten automat.